Cześć! Over Horizons wita z Chin. Tym razem jestem w mieście Guilin, które chyba może poszczycić się najpiękniejszą panoramą, jakakolwiek jest. To chyba najpiękniejsze miasto w Chinach. I nie dziwię się, bo to, co zaraz zobaczycie, to, co mieszkańcy widzą, wychodząc na balkon czy wychodząc na ulicę, jest naprawdę wspaniałe. Góry, które otaczają to miejsce, góry. Zobaczmy, jak to wygląda. Jestem w centrum miasta, na punkcie obserwacyjnym. A tak wygląda widok z tego punktu. Pokażę Wam unikalną panoramę 3D tego miejsca. Obejdziemy dookoła tutaj tą platformę obserwacyjną. Tak wygląda Guilin. Miasto 600 km na północ, na południe od Changsha. O, tam pociąg szybkiej relacji oddali. Widok jest jeszcze lepszy na prowincji, niestety nie mam czasu tam pójść, ale możecie sobie wyobrazić. Tutaj w dole widzicie takie pola uprawne, tutaj uprawia się lotos jadalny. Jadłem to, smakuje jak orzech, bardzo dobre. To musi rosnąć w wodzie, więc dlatego jest to blisko rzeki. Tak to wygląda, tak wygląda Guilin. Wspaniałe, nieprawdaż? Warto tu przyjechać chociażby dla tego widoku, tego, który mieszkańcy mają codziennie. No i Guilin jest blisko tarasów ryżowych, w których byłem wczoraj. Więc polecam bardzo, chyba najpiękniejsze miasto w Chinach.